Tak, zwycięstwo 2 do 1, wyszarpane zwycięstwo. No, różnie to bywało. Czasem były mecze, kiedy cisnęliście i się nie udawało wygrywać, a no, to wyszarpane zwycięstwo mega ważne chyba razem. No, w pełni zasłużone. Zdeterminowani od pierwszej do ostatniej minuty. Walka, pełna determinacja, dążenie do tego wyniku. Nawet przez chwilę nie wątpiliśmy w przerwie, że my ten mecz wygramy. Po słabej tej połowie pierwszej w Grudziądzu no byliśmy tak nabudzowani dzisiaj, że no naprawdę jedynym problemem była ta strata tej bramki w pierwszej połowie, a tak poza tym uważam, że dzisiaj graliśmy bardzo dobry mecz i zasłużenie wygraliśmy. No ta bramka trochę przypadkowa, Keon tam się wywrócił, no i trochę chyba się posypała wam wizja tego meczu. No tak, no ale właśnie w takich momentach trzeba pokazać charakter, bo właśnie w tych najtrudniejszych momentach poznaje się drużynę i dzisiaj to było widać. Myślę, że poza tymi oczywiście atutami ofensywnymi były też te atuty ewolucjonalne, czyli walka, determinacja przez 90 minut. Zapytam o rzuty karne, no bo w tym sezonie, w tej rundzie w zasadzie 6 rzutów karnych, 3 mecze, do każdego podchodził Petteri Forsell. No po ostatnich dwóch zmarnowanych karnych, no tutaj znowu mu się nie udało, nie było jakiejś takiej tam rozmowy, że może jednak Petteri, ty już nie strzelaj? Powiem szczerze, że drugiego karnego miałem już ja strzelać, ale byłem faulowany i leżałem poza linią, także w sumie dobrze wyszło, bo myślę, że to też trzeba Pepowi oddać, że podjął tą rękawicę, nie przestraszył się, pokazał charakter, bo w takich momentach po niestrzelonym karnym wielu zawodników by jednak nie podchodziło. No i może to tak musi być. Myślę, że będzie dalej podchodził, nie wiem. Ale przy trzecim karnym była długa rozmowa między Marcosem a Petterim. Marquitos długo nie chciał piłki oddać Petteriemu, nie wiem, to byłeś blisko tej sytuacji? Były negocjacje między nimi? No myślę, że były. No, Marcos dawno nie grał. Myślę, że chciał ten występ i ponowny debiut w Miedzi zaliczyć bramką, ale widać, Pep ma już taki charakter takiego indywidualisty i taki pozytywny tego słowa znaczeniu, że on dąży do tego, żeby tych bramek strzelać jak najwięcej i fajnie. Wojtek, tęsknisz już za powrotem na skrzydło, czy tak zadomowiłeś się na tej dziewiątce i dobrze ci na tej pozycji? Znaczy to jest, no nie oszukujmy się, że ja nie jestem napastnikiem, ale wiadomo, z jakimi problemami się borykaliśmy do teraz i czy Jakub, czy Dejan mieli swoje problemy i ja chcę jak najwięcej pomóc drużynie. Naprawdę jest mi to wszystko jedno, gdzie gram. Oczywiście lepiej się czuję na skrzydle i wszyscy o tym wiedzą, ale nie wybrzydzam. Gram tam, gdzie trener mnie wystawia i pracuję dla drużyny. Mimo, że może bramek nie strzelam, ale myślę, że choćby ten karny, czy stwarzam sytuację kolegom, myślę, że to też jest ważne. Czy grałeś może w jakimś wcześniej w klubie, w którym twój zespół miał 3 karne w meczu? No, ciężko mi sobie przypomnieć teraz, no, ale myślę, że no, nawet nie ma z czym polemizować, bo wszystkie trzy ewidentne. Także znaczy nawet dwa na pewno, przy jednym tak się zastanawialiśmy, no, czy tam może... Sędzia ma, no ale to też karne są konsekwencją naszej gry, bo jesteśmy w tym polu karnym, wymuszamy takie sytuacje i myślę, że nawet jeszcze w jednej sytuacji sędzia mógł zagwizdać, także w sumie może nawet dobrze nie było czwartego. Były takie rundy, że głośno o tym i my pisaliśmy, mówiliśmy, trenerzy narzekali i wy w wywiadach pomeczowych, że była taka runda bodajże, że przez całą rundę chyba sędzia nie podyktował, no, nie mieliśmy karnego w ogóle, że niechętnie dyktowali te jedenastki, to teraz po prostu los oddaje nam to chyba. Znaczy to się wiąże, tak jak mówiłem wcześniej, to się wiąże z naszą grą troszeczkę teraz inną, bardziej kombinacyjną, w tych dużo podań w polu karnym obrońcy mają problemy, kogo upilnować w danym momencie i jesteśmy faulowani. No. Tak się akurat składa, chociaż ja bym jakichś wielkich ideologii do tego nie dopisywał.